Cześć, witajcie widzowie. W dzisiejszym odcinku powiem wam, jak dołączyć do customów normalnych oraz na Creative. Jeżeli chcecie więcej takich poradników, zostawiajcie subika, like i kod w sklepie i do euro wszystko z dużych. Jeżeli szukacie kogoś do pogrania na Discordzie, to zapraszam na mój Discord, macie linka w opisie. I co, ja już zapraszam do oglądania. A więc tak, pierwszy krok to musicie w ogóle wpisać kod, czyli na przykład, nie wiem, będzie kod piesek 18, to wpisujemy sobie kod p i e s e k 18 i dajemy gotowe, potwierdzacie, potem znowu potwierdzacie, dajecie gotowość i to was wczytuje na normalnego customa. I zaraz to powinno wczytać tutaj. O, proszę Państwa, mamy tutaj wczytane do customa. Oczywiście wy nie będziecie mieli tego zacznij, a żeby wbić tutaj na Creative'a, trzeba mieć kod wyspy. Kod wyspy będzie pewnie podawał twórca, a my pisemy sobie tutaj byle co, po prostu. Tutaj macie wtedy mapę. I na przykład mamy jakąś losową mapę tutaj, dajemy graj i teraz powinno, no mamy tą grę publiczną, to powinno dobrać z naszymi widzami. A jeżeli tutaj jesteście jako widz, a nie jako twórca, no to po prostu powinno być takie okienko, tylko że gra publiczna i bez rozpoczęcia. A więc to był poradnik, ja dziękuję za oglądanie, zostawiajcie subika, like, dzwoneczek, kod w sklepie i do Iro. Zapraszam na Discorda oraz na TikToka, ja lecę, siema!